To dzieci mają głos, sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzisiaj porozmawiam z Natalką o książce pod tytułem "Edek idzie do zoo" od Wydawcy Dwukropek. Cześć Natalko. Cześć. No, no jest krótka taka. Um, no i jest o Edku. Edek to jest tata Oli. Brat jest. Edek to jest brat Oli? Z książki o tacie Oli. Tak. Ten Edek idzie do Zoo pewnego razu z, z tatą i z Olą. Najpierw się kopie w kałuży. A w ogóle się przepycha w kolejce i jedziesz już sobie bez biletu. A jest olbrzymia kolejka. Jeszcze y, mi się bawi wyścigi y, 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 sam i wygrał sam. Potem się jeszcze wspinał na wieże. Potem robił dabiot z y, siada. Dla kuzek. Nie, bo, bo hmm. on jest taki mały, a więc mi się wydaje, że dla siebie robi. No i tata Oli i Ola. Nie wiedzą, gdzie jest ten edek. No i... Cały czas wymyśla jakieś tam e, opcje, żeby, żeby to się pobawić ze zwierzątkami, trochę podjeść im karmy. No, generalnie tam łobuzuję w tym, w tym zoo, a powiedz mi, w ogóle, zo to fajna, e, fajne miejsce do zwiedzania, do chodzenia. Wiem, że ty lubisz. No, dla mnie jest bardzo ciekawe, bo na przykład. Em, kiedy szliśmy w zoo, to mojej siostrze prawie taki ptak zjadł lody. No, było takie rzeczywiście, taka sytuacja. Co można w zoo zobaczyć? No, zobaczyć to można wszędzie zwierzęta. A jakie zwierzęta ty widziałaś w zoo? Ptaki też widziałam. Hipopotany, krokodyle. Małpy i lwa. No, to dużo. Edek w tym czasie nie oglądał zwierząt. On się zajął bardziej e, takimi e, rzeczami bardziej zabawowymi. E, no, a jak się powinno zachowywać w zoo? Um, no, na pewno nie wchodzić do klatek zwierząt. Um, tylko powinno się oglądać zwierzęta. I na przykład, jak nie dasz, na przykład, ja nie widziałam, że są takie wielkie łosie. Że Łosie są wielkie, a można karmić zwierzęta w zoo? Dawać im coś, na przykład, nie wiem, lizaka albo chipsa? Um, no, tego akurat zwierzęta nie jedzą, tylko one jedzą na przykład, ym, na przykład, do, no, na przykład konie jedzą siano. Aha, ale czy dogarmiać można zwierzęta? No, nie można, bo są tacy specjalni ludzie, którzy się zdają, jak karmić zwierzęta. A na przykład, jak ktoś da um, jednego chipsa um, takiemu koniowi, to wtedy on może um, się źle poczuć. Dokładnie. E, jak ilustracje w książce ci się podobały, Edek? Czy ładne, staranne? starany, dużo kolorów, bardzo śmieszne. I na przykład jak autor napisał, że się tapla w kałuży, to wtedy był Edek, który zdejmuje skarpetki yy, i się tapla w kałuży. Tak, w tej książce ilustracje grają pierwsze skrzypce. To znaczy, tekst jest bardzo mało, ja przyznam szczerze, że się trochę zawiodłem na tej książce. Bo dla mnie to jest taka troszkę oderwana historia, jest za krótka, po prostu. Jest, są piękne ilustracje, można by coś więcej napisać. Yy, urywa się tak niespodziewanie, nagle i jej pozostaje pewien niedosyt. Jak ty uważasz? Um, no ja uważam, że jest fajna książka, tylko krótka. Mogłaby być dłuższa książka i um, większe i więcej um, znań na jednej stronie. A, więcej tekstu. Tak. No tak, bo tu jest w zasadzie no, ciężko cokolwiek tak powiedzieć o tym, bo jest. Y, przypada jedno zdanie na dwie strony. Y, I hmm, no, można sobie to w zasadzie tą książkę oglądać bardziej niż czytać, y, no, ale dla maluchów może się podoba. No, bo maluchy no, lubią takie krótkie właśnie książki, bo na długich to st strasznie przeszkadzają. <laughs> yy, polecamy iść do zoo w każdym bądź razie. Yy, niekoniecznie tak jak Edek <laughs> podjadać banany małpom, yy, ale na pewno takie wyjście do zoo będzie, będzie ciekawe dla każdego, nie? Tak. Na pewno będzie ciekawe, bo yy, na przykład ja nie wiedziałam, że mm, no, żrafy em, mają tak, takie duże klatki i tak wysoko powieszone jedzenie. I chciałam jeszcze dodać, że w, w tej książce są dla mnie najfajniejsze ilustracje i najśmieszniejsze z tego wszystkiego. Tak, to prawda. Ilustracje tutaj. Robią robotę, jak już mówiliśmy. Dziękuję Ci bardzo, trzymaj się ciepło i dziękuję za poświęcony czas. Proszę Pa.